Cristiano Ronaldo przychodził do Ligi Saudyjskiej, każdy zarzucał Portugalczykowi, że ten przeszedł na przedwczesną i dosyć żałosną emeryturę. To co powiedzieć o Lionelu Messim dołączającym do Interu Miami, czy teraz Benzemie dołączającym do Il Ittihad, czy ewentualnie N'Golo Kante dołączającym do Il Ittihad? Piłka nożna totalnie zwariowała, a Arabia Saudyjska ma zamiar po raz kolejny postawić ten piłkarski świat na głowie. Cześć, witajcie, z tej strony wasz arabski książę i dzisiaj zobaczymy, jak Al Ittihad może zdewastować rynek transferowy, oferując niebotyczne kontrakty piłkarskim emerytom. Zaczynamy naturalnie od zakontraktowania Benzemy, który to w Arabii Saudyjskiej został przywitany z prawdziwą pompą. Ale naszych zakupów na jednym Francuzie nie kończymy. N'Golo Kante. 10 czerwca 2023 roku znajdujemy się dokładnie w tym samym momencie jak... w prawdziwości. Powiem wam, że widziałem kiedyś mniejsze budżety. Aby znaleźć nowych zawodników, mamy bardzo prosty system. Mianowicie wysyłamy wszystkich zawodników do top 5 lig, szukamy piłkarzy, którym kończy się kontrakt i po prostu ich podpisujemy. Byłbym zapomniał, niezwykle ważne jest to, że oczywiście w wytycznej to musi być klasa światowa. Kurde, za młodych mi dało, Chryste, muszę sobie dać tak 30 lat co najmniej. Dobra, od 30 do 50 roku życia, dobra, zajebiście. Na papierze patrzę na ten skład i widzę tutaj oczywiście poza N'Golo Kante i Karimem Benzemą całkiem sympatycznych piłkarzy, ale no panowie, zero sentymentów tutaj, nie będę jakby spoglądał na nic. Wzmocnić się musimy w praktyce na każdej pozycji, ale chyba najpilniej w defensywie. No i to są konkrety, moi drodzy państwo. Widzę, że mamy raporty zarówno z Ligi Hiszpańskiej, jak i z Ligi Niemieckiej. Podoba mi się to. No to dobrze, to lećmy w takim razie od obrony i zobaczmy. Marcos Acuña, Lucas Vázquez, Leonardo Spinazzola, Jordi Alba. Ej, Jordi Alba, myślę, że to jest dobra, sensowna propozycja. Na lewą obronę będziemy mieli spokój na... rok. Tak, tak, ja wiem, jaką wy tam kwotę sobie rzucacie, ale macie 100 milionów i zamknijcie mordę. I tak, wiem, że tobie też nie odpowiada kierunek, jakim jest Arabia Saudyjska, ale masz 300 tysięcy tygodniowo i też zamknij. Pięknie, drodzy państwo, sfinalizowaliśmy kolejną transakcję, a jest nim Jordi Alba. Co tu robi Eden Hazard? I to dwóch... W sumie to jest zajebisty pomysł. Kupmy sobie Edena Hazarda, a nawet może dwóch Hazardów. Jordi Alba, witamy. No myślę, że... Co to są za koszulki w ogóle? Czekajcie, to trzeba rozwiązać po prostu w taki sposób. Hazard. Dobra, bierzemy hat-tricka. Może jednak nie bierzemy hat-tricka. Co ty, chłopie, w Arsenalu robisz? Nie, w sensie ja mogę uwierzyć w wiele rzeczy, ale na pewno nie w to, że Eden Hazard by przeszedł do Arsenalu. Tak nisko by nie upadł. I w tym momencie serdecznie zapraszam wszystkich kanonierów do sekcji komentarzy. Na pewno nie tak nisko, jak Chelsea upadła w tabeli w tym sezonie. Nikt nie chce się wiązać z Il Ittihad kontraktem długoterminowym. No ciekawe, dlaczego nie wiążą swojej przyszłości z Arabią Saudyjską. Mimo wszystko udało się nam osiągnąć spektakularny sukces i mamy, patrzcie, jaki piękny powrót. N'Golo Kante wita Edena Hazarda, to teraz bierzmy jeszcze drugiego Hazarda. Z drugiej strony mam wrażenie, że Thorgan, grając w tej Borussii, ma jednak nieco większe ambicje. Dobra, zostawmy go. Czas jednak, moi drodzy, spojrzeć oczywiście na naszą upragnioną listę transferową, a raczej na nasze raporty od skautów. Spójrzmy, co ciekawego tutaj mamy. Na pewno ciekawy jest Olivier Giroud, który się tutaj pojawił, a z drugiej strony no jest ten nieszczęsny Benzema. Wszyscy wiemy, że Olivier Giroud jest lepszym napastnikiem od Karima Benzemy, ale kupowanie... Lionel Messi. A może jednak Inter Miami będzie przez nas zniszczony i wykupimy sobie Messiego. No dobra, może długoterminowy plan, ale ja Messiego sobie dodam do listy życzeń. Niech on wie, że my myślimy poważnie o jego kandydaturze. Aczkolwiek Angel Di Maria, o, to już brzmi realnie. Przydałby się nam także jakiś totalnie jakościowy goalkeeper. Manuel Neuer, no nie wiem. Hugo Lloris wydaje się być takim sensownym kandydatem, ale jeszcze sensowniejszy wydaje mi się być Keylor Navas. To bierzmy tego Navasa. No proszę, w tym wypadku nie 100, a 10 milionów zrobiło swoje. Drodzy państwo, mamy to. Jest i nasz tygrys na bramce. Sprowadź trzech ważnych piłkarzy w jednym sezonie i jednocześnie osiągnij zysk. A co to znaczy zysk? Dobra, tak szczerze mówiąc, spoglądam na ten skład i widzę tutaj Benzemę, Kante, Navasa, Albę, Hazarda. Szczerze mówiąc, chyba już tych wzmocnień wystarczy. Jeżeli oni nie wygrają wszystkiego, w czym biorą udział z takim składem, to wydamy więcej pieniędzy.
Naszą piękną symulacyjną podróż zaczynamy od tylko trzech zwycięstw z rzędu. Jakiś remis. Po tym pierwszym miesiącu overall spadł Hazardowi i Albie, Navasowi w sumie też, ale ma formę, Kante też ma formę i Benzema też ma formę. No proszę, nawet jakąś nagrodę dla menedżera miesiąca dostaliśmy. Okno transferowe zamknięte, więc Nuno Espirito Santo na totalnym luziku, bez jakiejkolwiek presji. Patrzcie, chłop ma zamiar nie przegrać żadnego meczu. Przytrafił się nam drugi remis, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wkraczamy w październik, a tutaj przed nami kolejne potężne starcia. Oj, porażka pierwsza i druga porażka w pucharze! Czyli co, odpadamy z pucharu jakiegoś? To jest absolutnie nieakceptowalne. No i zarząd jest już zdenerwowany. Ja się nie dziwię, absolutnie się nie dziwię. Przechodzimy sobie do centrali i widzimy, że okej, może w lidze saudyjskiej jesteśmy na miejscu pierwszym, mając 4 punkty przewagi nad Al Nassr z Cristiano Ronaldo potężnym, ale w pucharze kontynentalnym co? W pucharze to chyba nie ten puchar, o który chodziło. Alba i Hazard w końcu załapali jakąś formę wzwyżkową. N'Golo Kante, co ciekawe, nawet się rozwija, ale dobrze wygląda forma Benzemy. A jak to wygląda faktycznie, jeżeli chodzi o te statystyki? Szybki rzut oka. Najwięcej trafień ma Igor Coronado i N'Golo Kante. Dlaczego Benzema zagrał tylko 9? Czemu Hazard ma tylko 3 spotkania? Taka dyspozycja jest absolutnie nieakceptowalna. W listopadzie mamy jedną porażkę, jedno zwycięstwo. No dobrze, 2 zwycięstwa. Przed nami grudzień. Wygrywamy mecz z Al Nassr. Bardzo ważne starcie z Cristiano Ronaldo. I teraz przed nami ostatnie pojedynki przed oknem transferowym. Czas na transfery. Cały czas jesteśmy na pierwszym miejscu, ale to Al Nassr nam depcze po piętach de facto. Nie możemy być tacy spokojni o naszą przyszłość. W zarządzaniu zespołem widzimy, że niestety nasi emeryci coraz szybciej tracą te swoje punkty overalla, a może chociaż grają skutecznie, może chociaż dużo strzelają bramek. Karim Benzema w końcu zaczął grać tak jak należy, to samo się tyczy Jordiego Alby, jeden Hazard też trochę więcej tych spotkań zaliczył. A ile czystych kont ma na przykład nasz szanowny gentleman Keylor Navas? No tylko 7. W sumie, no może nie tylko 7. Puchar Azji! Ej, czyli my graliśmy w jakimś pucharze Azji, ale my tego pucharu Azji kompletnie nie widzimy. Jak sobie wejdziemy tutaj w centrale, to mamy niby puchar Azji, ale to jest puchar Azji, który już był chyba w zeszłym sezonie? Sam nie wiem. Chyba że odpadliśmy i do widzenia, koniec. Nie, czekajcie, tu się wszystko zgadza! Wszystko się zgadza, my po prostu graliśmy już w fazie pucharowej. Z Wuhan Free Towns wygraliśmy 4-1 oczywiście, a w półfinale tymczasem z Shandong Taishan przegraliśmy 3-2, zatem w finale wygrało Melbourne City. Nie no, no to absolutnie, moi drodzy, potrzebujemy wzmocnień. Piłkarz, który da nam dużo jakości i dużo radości, Stefan Savić, zapraszamy. 50 milionów proponujemy, żeby jakiekolwiek dyskusje nie miały miejsca. Na papierze mamy tutaj stworzony skład urodzonych zwycięzców. Jeżeli ta ekipa faktycznie nie wygra ligi, nie zakwalifikuje się do kolejnego etapu fazy pucharowej Pucharu Azji, to trzeba będzie rozbić bank i faktycznie kupić Messiego. No chyba ta żelazna defensywa wsparta Stefanem Saviciem przyniosła efekt. Sami spójrzcie, w lidze jesteśmy na razie niepokonani po tym wznowieniu sezonu i cały czas podtrzymujemy to momentum. Zaczynamy puchar, kolejna edycja i zaczynamy go od porażki. No to jest jakieś nieporozumienie, ale to jest faza grupowa, o ile dobrze kojarzę. Zatem nie powinno być aż takiej tragedii. Teraz faktycznie zaczynamy pucharowe starcia. Liga, puchar, na przemian, cały czas będziemy rywalizować, jak to wszystko się skończy. Zacznijmy od informacji najważniejszej. Wygrywamy Ligę Saudyjską, wyprzedzając o zaledwie 2 punkty Al Nassr, które nie zremisowało żadnego meczu w sezonie. Wygląda to nieprawdopodobnie, ale dzięki temu, moi drodzy, oczywiście zakwalifikowaliśmy się do Pucharu Azji. W tymże Pucharze Azji po porażce w pierwszym meczu, później kolejne 5 spotkań wygraliśmy bezbłędnie. I moi drodzy, ten Puchar Azji, czyli innymi słowy Azjatycka Liga Mistrzów, jest jak najbardziej w naszym zasięgu po raz kolejny. Ćwierćfinał, gdzie gramy z Al Wahdą. No i myślę, że powołanie N'Golo Kante na mecze reprezentacyjne jest najlepszym świadectwem tego, że on mimo wszystko ma jeszcze sporo do udowodnienia w europejskim futbolu. Benzema w świetnej formie, Hazard w świetnej formie, Alba, Savić i Navas tak samo. Jak to wygląda statystycznie, już wam pokazuję. Naszym najlepszym strzelcem Igor Coronado. Drugi jednak Karim Benzema, dalej Eden Hazard, który w końcu sobie przypomniał, że potrafi grać w piłkę nożną. Mamy też bramki strzelone przez N'Golo Kante, Jordiego Albę, a jak to wygląda w przypadku Stefana Savicia, nie wiem. Jeżeli chodzi o asysty, tutaj najlepszy N'Golo Kante, tak to się prezentuje. Stefan Savić zagrał 19 spotkań i raz asystował, a czystych kont Keylor Navas zachował 11 w lidze saudyjskiej, 12 łącznie z Pucharem Azji.
Niestety Karim Benzema nie został królem strzelców Ligi Saudyjskiej, tym niezmiennie będzie chyba Cristiano Ronaldo. Wśród asystentów bliziutko czołówki był N'Golo Kanté, ale też nie miał pierwszego miejsca, z kolei Keylor Navas był najlepszym bramkarzem w lidze. Fajnie, fajnie, kontrakt z Nuno Espirito Santo przedłużony, ale teraz w tym momencie jest pełny fokus na azjatyckiej Lidze Mistrzów. Musimy ją wygrać, a to oznacza jedno. Drodzy Państwo, czas na transfery. No proszę, proszę, kogo moje oczy widzą? Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik dołączyli do gangu zawodników po 30, którzy mają tylko rok kontraktu. Mnie interesuje teraz wzmocnienie drugiego defensywnego pomocnika i być może ściągnięcie Neymara. No dlaczego by nie? O nie, Hakim Ziyech! Ej, Hakim Ziyech to zajebista opcja. Bierzemy Hakima Ziyecha. Jakby się Ziyecha w rzeczywistości udało opchnąć za 40 milionów euro, to ja mam wrażenie, żeby w Londynie odpalali szampana. I to jakiego? Takiego prosto z szampanii. A to transfer, którego żaden się nie spodziewał. Jacek Góralski będzie kompanem Kanté. Jeśli mam być szczery, żadnych zastrzeżeń wobec tego składu nie mam. Ziyech, Benzema, Hazard, Góralski, Kanté, Alba, Navas, Savić. Wygląda to po prostu fantastycznie. Panowie, sięgamy po azjatycką Ligę Mistrzów. Ale czy zaszkodzi mieć kolejnego jakościowego Polaka, który ma 32 lata na karku i odchodzi teoretycznie z top 5 lig? Skoro Bartek Bereszyński ma problem ze znalezieniem zatrudnienia, to my ten problem rozwiążemy. Piękne obrazki, piękne powitanie, Bartosz Bereszyński dołącza do Karima Benzemy, Edena Hazarda, N'Golo Kanté, Jacka Góralskiego i reszty. Sampdoria dostała w ofercie promocyjnej 30 milionów za tegoż zawodnika. A żeby nie było, ten transfer musiał zostać zrealizowany, bo się okazało, że odszedł od nas nasz nominalny prawy obrońca, więc no przepraszam, ale musiał, po prostu musiał. Musimy to my wygrać azjatyckie Ligą Mistrzów, co? Azjatycką Ligę Mistrzów, więc panowie, w tym momencie pełna koncentracja. Nie zaczęliśmy najlepiej tego sezonu i teraz kolejne starcie z klubem Grzegorza Krychowiaka już wygrane, a teraz z Alwegdą pierwszy mecz 4-1, to jest spokojna zaliczka przed rewanżem. I właśnie w tym rewanżu, już lada moment, 17 września 2024 roku, Il Ittihad zmierzy się i awansujemy, moi drodzy, pięknie. A forma naszych grajków jest po prostu niebotyczna. No kto by się spodziewał, że Bereszyński, Savić, Alba, Góralski, Kanté, Ziyech, Benzema, Hazard i Navas, że oni właśnie stworzą taką ekipę marzeń. Po prostu Dream Team. Eden Hazard w tym sezonie w końcu gra tak jak na Edena Hazarda z przed dekady przystało. Karim Benzema, Igor Coroniado, Hakim Ziyech, Jordi Alba. No każdy tutaj ma swoją niezwykle ważną rolę. Natomiast jeżeli chodzi o czyste konto, a tych Keylor Navas, no zbyt wiele to nie ma. I po raz kolejny los chce z nami grać w pokera. Znowu rywalizujemy z Wuhan Free Towns. Pierwszy mecz zremisowany 1-1, ale następny wygrywamy 3-1. Co za tym idzie? Awansowaliśmy do finału azjatyckiej Ligi Mistrzów, w której to zmierzymy się no z kim? No z kim? Z Al Nassr i potężnym Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, to Al Nassr jest aktualnym liderem Ligi Saudyjskiej, ma jeden punkt przewagi. Cały ten odcinek sprowadza się do tego momentu i kto by pomyślał, że to właśnie naprzeciw Cristiano Ronaldo i jego ekipy przyjdzie nam stanąć w walce o azjatycką Ligę Mistrzów. Zaczynamy! Al Ittihad wsparte Keylorem Navasem, Bartkiem Bereszyńskim, Stefanem Savićem, Jordim Albą, N'Golo Kanté, Jackiem Góralskim, Hakimem Ziyechem, Edenem Hazardem i oczywiście Karimem Benzemą. I moi drodzy, przypominam, śledzimy poczynania tych granatowych kółek, bo Al Nassr to są te żółte kwadraciki. Zwłaszcza ten kwadrat z numerem 7 będzie się nam rzucał w oczy, a teraz Eden Hazard marnuje sytuację stuprocentową. Coroniado świetnie rozprowadza tę piłkę, Jordi Alba na przedpole próbował zagrać. Nie. O cholera jasna, Al Nassr w naszym polu karnym, jest tam Cristiano Ronaldo, dobra interwencja Keylora Navasa. 38 minuta, idealna okazja do kontrataku, Eden Hazard, tym razem obsłużony perfekcyjnie przez Karima Benzemę. Ten duet, który w Realu Madryt no za wiele to z sobą nie pograł przez formę i kontuzję Edena Hazarda, teraz jednak w Al Ittihad się sprawdza podręcznikowo. W 40 minucie wysuwamy się na prowadzenie w finale azjatyckiej Ligi Mistrzów. Za nami 45 minut i póki co w tym wielkim finale no żaden ze zdobywców złotej piłki nie trafił do siatki. Ani Benzema, ani Ronaldo na razie w sumie nie zagrozili jakoś specjalnie bramce, ale to się może zmienić. Benzema próbował teraz szybko oddać strzał.
Al Nasser wjeżdża w nasze pole karne, wysoko jest podłączony Cristiano Ronaldo, wybija tę piłkę bardzo mądrze Bartosz Bereszyński. Rzut rożny, okazja do dogrania, będzie próba strzału, wybijamy tę futbolówkę, jest kontra. I piłkę przejmuje Bartosz Bereszyński, nie! Ja wiem, że Bereszyński nie jest napastnikiem, ale jaka by to była piękna historia, gdyby Polak zdobył bramkę w tym finale. W sumie może jeszcze Jacek Góralski. Och, ole, do Keylor Navas! Keylor Navas, ależ to jest kocur, jaki to był dobry transfer. I teraz zagranie piłki na skrzydło. Wyśmienicie wyśmienicie do momentu podania Hakim Ziyech. Nadal 1-0, nadal po jedynym trafieniu Edena Hazarda. Ani Ronaldo, ani Karim Benzema do piłki. Jezus Maria, Cristiano Ronaldo, 78. minuta, wyrównuje. Jeszcze Eden Hazard próbuje w samej końcówce tego spotkania. Karim Benzema, tak jest! 84. minuta, no w końcu pojawili się ci wielcy, ci gladiatorzy, których chcieliśmy zobaczyć. Najpierw Ronaldo, a teraz Karim Benzema. Panowie, utrzymajmy ten wynik i będzie naprawdę, naprawdę super fajnie. 80. No nie, nie, nie ma bramki. Keylor Navas wybija to trafienie, już jest obecny nawet Ospina w polu karnym. Znowu Cristiano Ronaldo, zagranie tej piłki w pole karne, wybijamy i koniec! Koniec, koniec! Al Ittihad wygrywa Azjatycką Ligę Mistrzów. No i pięknie, elegancko, udało się. Wydaliśmy tylko jakieś 0,5 miliarda euro na te transfery. Przecież wszystko elegancko się opłaciło. Mamy bohaterów, cała Arabia Saudyjska zadowolona. Pięknie, elegancko sobie będą teraz siedzieć z pucharem. N'Golo Kante jak szef. Najwięcej bramek mimo wszystko miał jednak Karim Benzema. Dalej Hazard i Ziyech. Asyst najwięcej miał Igor Coroniado i też Benzema. A czystych kont miał najwięcej, no nie miał za dużo, Keylor Navas. Odcinek z kategorii dziwnych. Z kategorii do zapomnienia? No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że do polubienia. Trzymajcie się, na razie i pa pa. Cześć.